jedna z najbardziej tragicznych kart historii. Dokładnie 79 lat temu hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę. Druga wojna światowa pochłonęła miliony ofiar. Kampania rozpoczęta we wrześniu 1939 roku zakończyła się dla Polski klęską. Ziemie północne i zachodnie, Pomorze i Wielkopolskę włączono do Rzeszy. 1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granice Polski. Rozpoczęła się pierwsza kampania II wojny światowej, wojna błyskawiczna. To jedne z niewielu ujęć, jakie zachowały się z tamtych dni. Tragedie Polaków napadniętych przez hitlerowców uwieczniono w niemieckich kronikach propagandowych. Wśród ujęć zachowały się zdjęcia działań wojennych na terenie regionu. To ujęcie zostało wykonane w miejscowości Witkowo w gminie Kamień Krajeński. Całe wojsko przyjeżdżało do granicy, był taki szum, było tak słychać, okropnie było słychać, jak dojeżdżali do granicy na motorach wszyscy. Nie? Jak wjechali to i nie jechali drogą, tylko przez całe pola. Tak tamte chwile wspominała jedna z najstarszych mieszkanek Witkowa, Kornelia Teclaw. Gdy Niemcy wkroczyli do Polski, miała zaledwie 12 lat. Tak to samo miejsce wygląda po niemal 80 latach. Znalezienie tego samego kadru mimo upływu lat nie było trudne. Strażnicy po prostu uciekli, bo było tylko ich garstka. Przy takim naporze tutaj tej armii niemieckiej to nie mieli w ogóle żadnych szans. W archiwach zachowały się również zdjęcia z Bydgoszczy. W południe 1 września niemieckie Luftwaffe zbombardowało hangary na lotnisku. 2 września natomiast już bardziej żeśmy odczuli jako mieszkańcy, jako miasto tą wojnę, ponieważ został zbombardowany m.in. dworzec kolejowy, dworzec pasażerski przy ulicy Zygmunta Augusta. No i tutaj już mieliśmy straty, prawie 50 osób zostało zabitych. 3 września niemieccy dywersanci zaatakowali polskie wojsko wycofujące się z miasta. Po 2 dniach w odwecie hitlerowcy rozpoczęli represje. To ujęcia z tych dni. Na nagraniu obecnie wąska ulica Parkowa nieopodal ulicy Gdańskiej. Niemcom przede wszystkim zależało na szybkim rozstrzygnięciu wojny. No, to jest ten termin Blitzkrieg, ale chodzi nie tylko o Wehrmacht, o lotnictwo, o czołgi, o ten nowy sposób walki, który tak bardzo zaskoczył szybkością, gwałtownością, techniką, bo to była główna przewaga Niemców, ale również do tego Blitzkriegu włączono działania dywersyjne. To już zdjęcia ze Starego Rynku. Na ulicach miasta rozstrzeliwano Polaków. Nazistowski terror przybrał najbardziej brutalną formę. W pierwszych dniach wojny w regionie mogło zginąć nawet kilka tysięcy ludzi. Pamięć o nich pozostanie na długo, również dzięki wyjątkowym kadrom filmowym. Bydgoszcz, Rafał Przybrzewski.